Identyfikator podmiotu SCP-764. Klasa podmiotu bezpieczny. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-764 zamknięty jest w skrytce zagrożeń MT. System odblokowujący pomieszczenie może być operowany wyłącznie jednocześnie przez dwóch naukowców z upoważnieniem poziomu pierwszego lub wyższego. Pracownicy nie mają prawa wyjścia do przechowalni, o ile nie zostaną przedsięwzięte przez nich odpowiednie środki bezpieczeństwa i otrzymają zgodę wejścia do skrytki od pracownika z upoważnieniem poziomu czwartego lub będą brać udział w zatwierdzonej próbie zniszczenia obiektu. Pracownicy wchodzący do skrytki zagrożeń MT zobowiązani są nosić rękawice blokujące rozmiar 14 z magazynu przechowawczego 313. Klucz do magazynu nie może znaleźć się w skrytce. Rękawice fizycznie przez ich rozmiar uniemożliwiają obleczenie SCP-764, co pozwala na relatywnie bezpieczne obchodzenie się z podmiotem. Opis. SCP-764 to lalki Punch i Judy, które nie wykazują żadnych wyjątkowych właściwości przy inspekcji wizualnej. Kiedy są obserwowane przez człowieka i pomiędzy SCP-764-1 bądź SCP-764-2 oraz tą osobą nie ma żadnej bariery, odczuje ona chęć odegrania widowisk przy użyciu lalek, nawet jeżeli nie posiada odpowiednich umiejętności czy talentów w posługiwaniu się lalkami. Wszystkie inne osoby odczuwają jednocześnie silną chęć obejrzenia widowiska, przyjmując wszystko, co będzie się działo za jego część. Kiedy tester włoży SCP-764-1 i SCP-764-2 na ręce, nigdy nie doszło do jednoczesnego założenia lalek na ręce dwóch osób, każdy, kto nie będzie od obiektu oddzielony barierą fizyczną, odczuje przymus usadzenia się i obejrzenia przedstawienia. Widowisko rozpoczyna się jako zwyczajny spektakl typu Punch Judy, skupiony na przedstawieniu krotochwili z elementami przemocy pomiędzy lalkami. Po czasie od 3 do 5 minut z publiczności zostanie wybrana jedna osoba, która następnie przybliży się do obiektu i weźmie udział w przedstawieniu. Najczęściej odgrywa rolę policjanta patrolującego lub posterunkowego, jednakże w czasie incydentu 764-34D osoba ta odgrywała agenta klasy E, Jonathana, który był członkiem zespołu pozyskującego SCP-764. Pomiędzy ochotnikiem a lalkami odbędzie się beztroska rozmowa, po czym instancje obiektu wznowią odgrywanie brutalnej krotochwili, ale obie lalki dobędą pasujących rozmiarów broni i zaczną brutalnie atakować ochotnika. Pozostała część publiczności uzna ten moment przedstawienia za o wiele atrakcyjniejszy niż poprzednie. Nawet sam ochotnik będzie się śmiał, dopóki SCP-764-1 nie zada mu zawsze śmiertelnej rany, komentując działanie słowami "tak to się robi". Lalki będą się wtedy drażnić do momentu, kiedy zbliży się do nich kolejny ochotnik, tym samym rozpoczynając powtórkę procesu. Role przyjmowane przez kolejnych ochotników są coraz bardziej dziwaczne. Koniec przedstawienia będzie miał miejsce w razie śmierci lalkarza lub po zabiciu od 4 do 11 osób. Wtedy lalkarz zdejmie obiekt z rąk i zapyta się: czy podobało się Państwu przedstawienie? Reszta publiczności odpowie wtedy: tak, profesorze. Widowisko, które skończy się w ten sposób, zneutralizuje właściwości wpływu na ludzką psychikę SCP-764 na czas od 11 do 26 minut. Dodatek. Log z incydentu 764-23B. Mniejsze uszkodzenie przechowalni miało miejsce, kiedy pracownik klasy D podczas przenoszenia SCP-764 otwarł skrzynię z obiektem. Natychmiast zamknięto i zabezpieczono drzwi skrytki zagrożeń MT. Urządzenie nagrywające zostało wprowadzone po około 2,5 minuty, aby zarejestrować konsekwencje incydentu. To absurdalne, jesteście tacy... O nie, jest chory! Będziemy musieli go operować! Ale Punch, przecież nie jesteś lekarzem! Czy ten fakt mnie kiedykolwiek powstrzymał? Chyba znalazłem! Ma coś w gardle! Ocalimy cię! A, mówiłem, że dam radę! On tego potrzebuje, ty idioto! Och, przestań! Naprawię go! Zobaczysz, kobieto! Ach.
to się robi!